Cześć! Cześć! Tu Irek i Ala. Współtworzymy projekt Co mówi pies, którego misją jest to, żeby psom żyło się lepiej i żeby Wam z Waszymi psami również żyło się lepiej i żeby było jak najmniej problemów z Waszymi kochanymi futrzastymi przyjaciółmi. Dzisiaj taki temat odcinka, który porusza taki temat bardzo trudny, bo wiele osób myśli, że jak pies lubi wodę w jakimś kontekście, to będzie ją lubił wodę, będzie lubił tę wodę zawsze. Czemu pies, który lubi wodę, nie chce się kąpać i nie lubi się kąpać? To jest coś, co spędza sens powiek wielu opiekunom psów, takich, które zwłaszcza dużo się brudzą. No właśnie, i sporo psiaków lubi taką kąpiel w jeziorze, w stawie, w jakiejś takiej rzeczce nawet delikatnie płynącej i potrafią z tego czerpać przyjemność, potrafią tam nawet biec co po niektóre, tak, uciekać swoim opiekunom tylko po to, żeby się zamoczyć. Woda daje psom dużo takiego rozluźnienia, relaksu, może też stanowić strategię radzenia sobie, takie wejście do wody w sytuacji na przykład spotkania z innym psem. Może by właśnie służyć do tego, żeby po takiej stresującej sytuacji się rozluźnić, pomóc sobie jakoś. Latem oczywiście służy celom ochłodzenia się, troszeczkę właśnie tutaj wspomożenia sobie termicznie. Natomiast są też oczywiście psy, które mają wręcz wodowstręt i żadna woda nie jest dla nich w porządku. Są też takie, które się po prostu boją wejść na głębszą wodę i stąd jakby niechętnie do tego sięgają, ale to akurat można sobie przepracować. Ale nawet te, które kochają aktywności wodne i wodę na dworze, mogą mieć wyraźne opory co do tego, żeby się po prostu wykąpać pod prysznicem czy w wannie. Dlaczego? Mała dygresja. Przypomniała mi się teraz, klientka mi opowiadała na ostatnich zajęciach, jak jej labrador, że nalała sobie wodę do wanny, już miała iść się kąpać, przychodzi i labrador siedzi w wannie w tej wodzie, skoczył sobie po prostu sam, więc są też psy takie, które lubią wodę w każdej postaci, aczkolwiek nie wiem, czy ten pies lubi się kąpać, w sensie być kąpany, bo tutaj właśnie mamy ten problem. W momencie, kiedy chcemy wykąpać psa, zazwyczaj robimy to bez żadnego przygotowania, robimy to na siłę. Czyli idziemy sobie na spacerze, pies nagle znalazł jakąś padlinę, kupę, wytarzał się w tym, albo po prostu w błocie się uwalił cały. No i już, o, teraz to będzie, trzeba będzie kąpać psa, no i przychodzimy do domu i trudno, tak? A jeszcze jeżeli ktoś nie ma takiego, na przykład nie kąpie psa dlatego, że się brudzi błotem, na przykład ja nie kąpię psów z tego powodu, po prostu przychodzą gdzieś tam, no może czasem je wytrę, bardzo rzadko, po prostu mokrym gdzieś tam ręcznikiem wystarczy. No, położą się i wyschną i potem się odkurzy. No i to wtedy jakby to jest taka sytuacja, gdzie psa kąpie się tylko i wyłącznie wtedy, praktycznie kiedy się uwali w jakiejś padlinie lub w jakiejś kupie, więc wtedy musimy działać szybko. Tak, więc nie mamy żadnego przygotowania, po prostu pies już śmierdzi i już musimy go wrzucić do wanny, już musimy go zacząć myć, do tego wszystkiego jeszcze zazwyczaj jesteśmy zdenerwowani w tej sytuacji, na psa, na to, że nie wiem, już musimy iść do pracy albo coś tam, bo no po prostu zazwyczaj każdy ma jakieś zaplanowane moment to jest lepsze zajęcie, tak, niż kąpanie psa, który się wytarzał w kupie, więc są też do tego wszystkiego nerwy, tak, nie ma żadnej stopniowości przygotowania do tego, po prostu wrzuca się psa do tej wanny, tak, zazwyczaj jest to śliska powierzchnia, tak, pies jest spięty w tej sytuacji, bo też no, widzi, że coś jest nie tak, a nie wie co przecież, no bo przecież super pachnie i jest w ogóle szczęśliwy, że się wytarzał, więc teraz dlaczego mam iść do jakiejś wanny i tam siedzieć i będą mnie pryskać prysznicem, tak, i kąpać i nie wiadomo co ze mną robić. No właśnie, druga rzecz, czy kolejna rzecz, która może psa jakby totalnie zniechęcać do bycia kąpanym, to intensywne kosmetyki, czyli wybieramy my najczęściej takie kosmetyki dla psów, które nam ładnie pachną, tak, są takie aromatyczne, żeby nasz piesek pozostanie po prostu jak taka lekka chmurka po tej kąpieli i w ogóle. Natomiast tobie pachnie, a psu śmierdzi zazwyczaj. Jeśli ty czujesz dany zapach wyraźnie, wręcz intensywnie, to twój pies czuje go po tysiąckroć mocniej i dla niego jest to również nie tylko nieprzyjemne doświadczenie z racji rodzaju zapachu, ale może być również tortura ze względu na jego intensywność. No i jedną z takich rzeczy, które też warto wziąć pod uwagę, tutaj a propos wanny napełnionej wodą, paradoksalnie czasem łatwiej jest psu być właśnie w wannie wypełnionej wodą, niż doświadczać tego, że leje się na niego woda tymi małymi strumyczkami z prysznica. Ten prysznic szumi, on często jak jest mocniej puszczony, to jest takie wręcz kłujące uczucie na skórze. Po
potem oczywiście jest wycieranie, często jest suszenie, zwłaszcza jeśli masz psa o dłuższym włosie albo wyjątkowo gęstym, no to nie możesz go zostawić wilgotnego, bo mu się hotspoty porobią na skórze, więc po prostu jest to cała wielka akcja, a najczęściej zapominamy o tym, gdy pies jest młody, żeby go do tego stopniowo poprzyzwyczajać, albo po prostu mamy psa z adopcji, jakby no, ten czas najlepszy po prostu został zaprzepaszczony. No, jesteśmy ciekawi, co ty sądzisz na ten temat. Zostaw komentarz, proszę. Może masz też jakieś ciekawe doświadczenia ze swoim psem i kąpielami. Podziel się tym w komentarzu. Będziemy bardzo wdzięczni. Informacje na temat e-booków, warsztatów i webinarów oraz możliwości ich zakupu znajdziesz na stronie www.comówipies.pl w zakładce sklep. Jak zmienić nastawienie psa w takim razie? No tak, właśnie. No bo mamy ten problem. Musimy co jakiś czas, większość osób musi co jakiś czas tego psa wrzucić jednak do tej wanny wszystko albo pod prysznic. No i jakoś chcielibyśmy przyzwyczaić do tego, tak? Po pierwsze, jeśli kąpiesz psa w wannie, no to koniecznie kup sobie matę antypoślizgową. Taką, jest taka mata po prostu do używania tak. dla dzieci. Jest to ogólnie bezpieczna rzecz chyba, tak po prostu ją mieć, żeby się nie poślizgować w wannie, nawet samemu. Ale psu na pewno da to dużo komfortu i takiego poczucia bezpieczeństwa, bo nie będzie się ślizgał, te pazury zawsze tak, no to wszystko jakby ze sobą nie współgra, nie? Emaliowana wanna i psie łapy, pazury, to raczej nigdy nie wychodzi. Chyba, że pies w stresie to tak staje, nie? Tak, to dokładnie. Nie miał poduszek w ogóle. Z tego nie wychodzi. Kolejna rzecz, no to stopniowe przyzwyczajanie psa. Czyli jeśli jeszcze nigdy nie kąpałaś psa, no to masz okazję uniknąć tego problemu i twój pies ma okazję uniknąć tego stresu. Powolutku uczymy psa podnoszenia, odkładania, żeby już samo tego nie stresowało. Potem możemy nauczyć psa, że wkładamy go do wanny, tam dostaje jakiś dobry smakołyk, wyciągamy go z wanny, dostaje smakołyk. Tak powoli, jak pod prysznic tak samo. Wrzucamy tam jakiś kawałek parówki, pies sobie wchodzi po tą parówkę pod prysznic, wychodzi. Możemy, nie wiem, posmarować kafelki jakimś tam pasztetem psim i też pies sobie wejdzie. Wyliżę to, no po prostu powoli przyzwyczajamy psa do tych wszystkich czynności, powoli odkręcamy wodę, ten prysznic sobie gdzieś tam leci, niekoniecznie on musi od razu lecieć na psa, gdzieś tam sobie może być po prostu. Nawet nie powinien od razu lecieć na psa, myślę. Nawet nie powinien, tak. I powolutku pies powinien się przyzwyczaić. Dokładnie. Także apelujemy, ucz swojego psa różnych rzeczy, ucz się o psach, również psiej komunikacji po to, żebyś wiedziała, czy wiedział, jak wygląda pies, który się stresuje w danej sytuacji, żeby można było na przykład w tym kontekście kąpieli fundować mu tylko tyle na dany moment, ile on jest w stanie jakby poradzić sobie tak z tym nasileniem bodźca, żeby być pewnym, że można w tym treningu stopniowym już przejść na wyższy poziom. Dzięki tej wiedzy będziesz mogła jeszcze lepiej zawiązać więź ze swoim psem, pies będzie wam ufał po prostu w tej sytuacji i będzie mniej problemów z tym związanych. Dlatego jeśli uważasz, że te treści są przydatne, są potrzebne, to puść je dalej w świat, udostępnij ten film, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, po prostu zrób co tylko możesz i co tylko chcesz. A jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę jeszcze bardziej, wiedzę o psach, to zapraszamy do tego nagrania, które tu się pokaże niedługo. Do zobaczenia. Cześć.